No i tak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w ten piękny wieczór. Bardzo, ale to bardzo jestem Wam wdzięczna, że nie korzystacie w tej chwili z tych wszystkich dobrodziejstw, jakie przyniosła nam Matka Natura, dając nam przepiękne, ciepłe dni ostatnio, tylko że zechciałyście być tutaj ze mną i posłuchać o tym, co właściwie dla Was przygotowałam. A przygotowałam, myślę, nie lada gratkę. O tym się w ogóle nie mówi, bo to jest coś, o czym się nie mogło mówić, bo to nie jest coś bardzo oczywistego i znanego od wielu lat. Archetypy wysoko wrażliwych kobiet to jest coś, co dopiero no, jest budowane, a prekursorką tego jest pani Sylwia Harke i mam to z tej książki, którą tutaj widzisz w tym okienku. Jak być silną i wysoko wrażliwą. Jeśli tej książki jeszcze nie czytałaś, to bardzo Ci ją serdecznie polecam. A jeśli chcesz więcej na jej temat usłyszeć, to zapraszam Cię na mój kanał na YouTubie Małgorzata Leduchowska Oswoić Wrażliwość. Jest tam recenzja tej książki. Odpal sobie playlisty, które mam na swoim kanale. Jedną z playlist jest playlista Kącik Wysokowrażliwej Książki i tam właśnie jedną z recenzji jest właśnie książka Jak być silną i wysokowrażliwą Sylwii Harke. To, co teraz widać i Ci przedstawię, czyli te archetypy pani Sylwii Harke, to jest taki zaczyn do tego, co w tej chwili będę rozwijała i będę chciała Ci pokazać, jak te archetypy wyglądają, ale to jest coś, co właściwie mnie tak pochłonęło, że będę się temu poświęcać, będę to zgłębiać, będę to rozbudowywać. Dziś bardzo mi zależy na tym, żeby Ci pokazać pewien koncept, żeby Ci pokazać, że warto o tym rozmawiać i myśleć, bo wysoka wrażliwość, co by nie powiedzieć, staje się być taką cechą coraz bardziej rozpoznawaną, coraz bardziej rozumianą, ale coraz częściej potrzebującą doprecyzowania, bo ludzie zaczynają widzieć, że ona jest, ale niekoniecznie wiedzieć, co się z tym dalej wiąże. Więc moją dzisiejszą rolą będzie pokazać Ci archetypy. Nie będę jakoś strasznie zagłębiała się w definiowanie, czym ta wysoka wrażliwość jest, bo mam poczucie, że już to wiesz. Natomiast te archetypy, myślę, w jakiś sposób nam pozwolą trochę do tych definicji sięgnąć. Więc taki mam plan, że trochę pokrętnie o wysokiej wrażliwości poprzez pryzmat archetypów będę rozmawiać. No dobra. Tak, o kim ja jestem, bo może nie każdy z Was mnie zna, może pierwszy raz tutaj jesteś i nie wiesz, kim jestem i czym się zajmuję. Nazywam się Małgosia Leduchowska, jestem certyfikowanym i akredytowanym coachem w International Coach Federation, w Międzynarodowej Federacji Coachów na poziomie PCC, to jest drugi z trzech poziomów i właśnie przygotowuję się do akredytacji na trzecim poziomie. Co to dla Ciebie może oznaczać? Oznacza to, że już tym coachem kilka lat jestem, pilnuje mnie kodeks etyczny Międzynarodowej Federacji Coachów, uczę też coachingu, no i sama tym coachem jestem od mniej więcej 10 lat, mam przepracowanych ponad 2,5 tysiąca godzin, no i ciągle poddaję się superwizji i te standardy są dla mnie ważne, no i wniosek chyba z tego taki, że jednak staram się to robić etycznie i dobrze, żeby nie skrzywdzić drugiej osoby, żeby jej nie mówić, że jest zwycięzcą, bo to chyba jest, myślę, kluczowe i bardzo często coachów się w taki sposób gdzieś tam szufladkuje. Moją specjalizacją pracy coachingowej jest to, że zajmuję się wysokowrażliwymi kobietami. Sama jestem wysokowrażliwa, aczkolwiek wiele lat wydawało mi się i udawałam, że wcale nie. To odkrycie u mnie funkcjonuje gdzieś od 2017 roku. Przeczytałam wtedy książkę Wysoka wrażliwość, dar czy przekleństwo i się zetknęłam z tym, że to chyba bardzo o mnie. No i oczywiście w procesie zmiany to najpierw było zaprzeczenie albo opór i u mnie ten opór trwał długo, ja tak jakby siedziałam
trochę jakby okrakiem na płocie. Z jednej strony nadal byłam tą gośką metalową, która cały czas gdzieś tam ze sobą walczyła i mówiła, że nie dam się skrzywdzić, ha, ha, ha. A gdzieś tam już dalej wołał ten świat wrażliwości, filigranowości, różowatości i tak dalej. No i on mnie tak mocno zawołał, że stał się dla mnie już tym najwłaściwszym, prawdziwym światem i przestałam w tej fasadzie funkcjonować. I skoro ten proces udało mi się jakoś przejść, a możesz mi wierzyć na słowo, raczej nie stwarzałam takich pozorów wrażliwej istotki, to postanowiłam podzielić się tą informacją, tą wiedzą, którą zdobyłam. Najpierw mi się wydawało, że zrobię wszystko, żeby to ukryć i żeby nikt się tego nie dowiedział, aż w końcu udało mi się dotrzeć rozumem do celu i powiedzieć sobie, nie no, chyba jednak nie na zaprzeczaniu to będzie polegało, tylko na akceptowaniu. I tym się dzielę od ponad roku z moimi klientkami i jest to przepiękny proces przyglądania się wrażliwym duszom. Pewnie też taką duszą jesteś tutaj, skoro przyszłaś na ten webinar. Co dalej? Szkole ludzi, to chyba też warto powiedzieć. Tu już lat pracy mam prawie 12 i no, tych godzin szkoleniowych to rzeczywiście bardzo dużo już zrealizowałam. Straciłam rachubę na jakieś około 12-13 tysiącach albo i więcej, już sama nawet nie wiem, ale rzeczywiście bardzo dużo tych godzin przepracowałam i właściwie bardzo lubię tę pracę, pod warunkiem, że szkolę o rzeczach, które mnie interesują, które mnie jakoś uwolniły i tak. Przez przypadek, ale nie ma przypadków, stałam się w zeszłym roku instruktorką medytacji i wydawało mi się, że robię to tylko dla siebie, a potem się okazało, że moim klientkom wysokowrażliwym też to jest potrzebne i korzystam czasem, podpowiadam, jak wysokowrażliwa osoba może medytować, bo trochę nam potrzeba innych instrukcji niż te, które są tak dostępne dla całego gremium. Trzeba sobie wypracować swój własny styl medytowania, żeby on był dla nas użyteczny. No i co? Ostatnio rozlubowałam się w ciągu ostatnich kilku lat, nie od pandemii, ale właśnie od kilku lat tworzę kursy online'owe i taka forma współpracy bardzo mnie jakoś cieszy, rozwija, nawet technologicznie i tak w rozwiązaniach internetowo-sprzętowych zaczęłam być taka bardziej zainteresowana wszystkim. Napisałam dwie książki, ale obydwie są na temat telesprzedaży, tylko takiej relacyjnej. Już nie są dostępne w sprzedaży, bo to były mało nakładowe egzemplarze. Trochę mówię już z takim wstydem o tym, że takie książki napisałam, ale z drugiej strony napisałam tam wszystko to, co było dla mnie ważne w kontekście budowania takiego świata telesprzedaży, który chciałabym, żeby istniał. Oczywiście rewolucji mi się nie udało zrobić. Jak macie do czynienia z telesprzedażą, to wiecie doskonale, że niezbyt czasami to wszystko fajne jest. Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, to to, że albo ja tych ludzi nie szkoliłam, albo oni nie czytali mojej książki. No, ale tak, myślę sobie, to jest gdzieś tam taki mój fragment życia, którego może nie powinnam się wstydzić, po prostu o nim czasem wspominam dla tych, którzy chcą wiedzieć. Agata napisała, oj tak, medytacja wysokowrażliwych osób to specjalna kategoria. To prawda, cieszę się, że masz podobne spostrzeżenia, ale to też oznacza, że pewnie sama medytujesz. Dobra, słuchajcie, to tyle. Ja bardzo nie lubię tego momentu, w którym muszę o sobie mówić, więc szybciutko, pach, już nie ma. I to jest tak, że... O właśnie, chciałam wam ten slajd pokazać, wybaczcie, czasami jest tak, że się pozamieniają miejscami. Kogo tu widzicie? Może macie jakieś pomysły? Co to za gostek jest? I może wiecie, jak ma na imię, albo jak się nazywa? Coś wam przychodzi do głowy, możecie się podzielić. Taka zagadka. Nie widzę, żebyście pisali, więc nie będę was trzymać dalej w niepewności. Słuchajcie, to jest Carl Gustav Jung.
i można by było teraz zaśpiewać Forever Young. Jest to moja miłość, ten człowiek, analiza jungowska i wszystko to, co stworzył, to jest potężny wsad w to, na czym teraz bazujemy, w związku z czym to, co będę dzisiaj Wam opowiadać, no ma swoje źródło właśnie w Karlu Gustawu Jungu, który w ogóle wymyślił pojęcie archetypu. I on generalnie w swoich badaniach tak się przysłużył nauce i psychologii, że nie tylko mówił o archetypach, ale mówił też i o symbolu, o takich rzeczach, które jakby są dla nas naturalnie rozpoznawalne bez względu na to, gdzie się urodziliśmy, w jakim kręgu kulturowym się wychowywaliśmy, w jakim języku się też porozumiewamy. I to, co, przepraszam Was bardzo, ale mam pieska tutaj, który powinien sobie gdzieś pójść, bo mi hałasuje. I teraz to, co myślę istotne, to stworzenie archetypu, stworzenie symbolu i w ogóle mówienie o nich doprowadziło nas do takiej potrzeby jako ludzkość, żebyśmy mówili o tym samym. Zrozumieliśmy, że komunikacja właściwie i to, że my się porozumiewamy, jest tak trudna, ponieważ każdy z nas nadaje zupełnie inne znaczenia słowom, inne znaczenia zdaniom, wartościom, wszystkiemu temu, czym się komunikujemy, gestom i innym rzeczom. I Jungowi trochę też zależało na tym, żeby spróbować zbudować coś tak uniwersalnego, co naprawdę będzie podobnie rozumiane przez wszystkich, bez względu na to, czy pojawi się to w Afryce, w Azji, czy w jakichś innych krajach, gdzie ta kultura jest zupełnie odrębna, na przykład od europejskiej. No i dlatego stworzył symbol i dlatego stworzył archetypy. Archetypy jungowskie to jest coś, o czym warto poczytać, a w ogóle książka Archetypy Karla Gustawa Junga to jest taka potężna cegła i przebrnięcie przez nią to też jest nie lada wyczyn. Natomiast jeśli Was to interesuje, to pewnie bym Was do tego odesłała. I to, co o archetypach Jung mówił, to chyba najważniejsze, że jakby one istnieją w takim dualnym świecie, są binarne, czyli mają swoją jasną i ciemną stronę. Nie są ani dobre, ani złe. Nie można powiedzieć, że archetyp matki, archetyp mędrca, archetyp trickstera, czy archetyp animy, czy animusa, to jest coś złego, czy błazna. Te archetypy mogą mieć jakieś zabarwienie emocjonalne dla nas tylko dlatego, że my mamy jakieś preferencje, ale jak spojrzymy sobie gdzieś na jakieś inne osoby i damy dokładnie ten sam zestaw archetypów, który zdiagnozował Jung i rozpisał, to możemy zobaczyć, że ktoś ma zupełnie inne preferencje i powie, a nie, ten błazen to spoko. A nie, ten władca to może niekoniecznie, albo o, ten władca spoko, no takich nam potrzeba. I myślę, że dlatego o tym warto wspominać, żebyśmy sobie absolutnie nie wpajały do głowy, że archetypy, o których Wam teraz opowiem, że one, któreś są lepsze albo któreś są gorsze. To myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą warto na początku zaanonsować, bo każdy z archetypów wnosi coś, co światu jest potrzebne, zarówno w tym jasnym aspekcie, jak i w tym ciemnym, w tym jakby pozytywnym i negatywnym, bo my musimy wnosić ciągle coś do świata, musimy ten świat wzbogacać, użyźniać, bez względu na to, co do niego wnosimy. Taką mamy rolę. To też jest taka trochę metafizyka jungowska, która mówi o tym, że to, co wnosimy, było potrzebne, bez względu na to, jaką kategorię, czy dobra, czy zła temu przypiszemy. No i to może być też z jakiejś perspektywy ważne, kiedy będziemy wchodzić już w tę całą dyskusję o archetypach wysokowrażliwych kobiet. No to co? To chyba czas je
poznać. Archetypy wysoko wrażliwych kobiet, tak jakie widzicie w tej chwili, rozpisane są przez panią Sylwię Harkę w książce Jak być silną i wysoko wrażliwą. I ona jakby pokazała 7 archetypów, tak, 7 archetypów, tak, 7, 2, 3, 4, 5, 6 archetypów, przepraszam, 6 archetypów, które generalnie rzecz biorąc uznała jako wysycające. Ja już mam w tej chwili takie spostrzeżenia, że coś bym do tej metodologii dopisała i prawdopodobnie będę się gdzieś tam starała skategoryzować 10 archetypów, bo mam takie przekonanie, że to jeszcze tak nie do końca wysyca to wszystko, co, z czym się spotykam, jak rozmawiam przynajmniej z polskimi wysoko wrażliwymi kobietami. No i na początek ona wskazała artystkę, potem pokazała kobietę dziecko, uzdrowicielkę, też kobietę renesansu, społeczniczkę i królową. Wszystkie te określenia myślę, że też mogą trochę dalej w moim ujęciu ewoluować i trochę pokazywać inny aspekt, no bo pani Sylwia Harke jest kobietą akurat Niemką, niemieckiego pochodzenia, no a jakby dla naszej rzeczywistości polskiej też myślę trochę inaczej to wszystko będzie się gdzieś tam rozkładać. W związku z czym pokazuję wam czysty koncept pokazany teraz i opisany przez panią Sylwię, ale spodziewajcie się, że będzie to ewoluować i coś więcej na ten temat się będzie z mojej strony pojawiało. Myślę też, że dobrym punktem wyjścia do analizy archetypu właśnie wysoko wrażliwej kobiety jest to, co na przykład znamy z analizy transakcyjnej i jakby pierwszym etapem będzie to, żeby zobaczyć, czy my w tej analizie transakcyjnej na którymś z biegunów nie tańczymy. I o tym pięknie na przykład rozpisała w swojej książce całą analizę transakcyjną w swoim języku i po swojemu Natalia de Barbaro w Czułej Przewodniczce. I ona tam wskazała królową śniegu, wskazała potulną i wskazała trzecią, która się... już zapomniałam, jak się nazywała, ale w każdym razie potulna, królowa śniegu i no proszę bardzo, ładnie. Dopowiem, jak mi przyjdzie, czasami tak jest, że dziury w mózgu się pojawiają, a jak pamiętacie, to możecie mi uzupełnić. Natomiast rzeczywiście wyjście z tej analizy transakcyjnej, powiem o normalnych rolach, ratownika, ofiary i prześladowcy, jakby wyjście z tych trzech ról daje, a męczennica, dzięki Agata, jejko, naprawdę, jesteś dzisiaj moją oswabaditielką, to jakby wyjście z tych trzech ról w analizie transakcyjnej bardzo fajnie może poprowadzić nas do tego, żeby zrozumieć swój archetyp, bo poniekąd mam takie przekonanie też, podobne jak Natalia de Barbaro, że my w ogóle kobieco jesteśmy naznaczone w którymś z miejsc związanych właśnie z analizą transakcyjną, w ogóle z trójkątem dramatycznym Karpmana, który również z analizą transakcyjną jest złączony. I jakby zachęcam do tego, żeby najpierw tu poprzyglądać się, a potem przejść do archetypów. No ale dobrze, nie będę dłużej zwlekać, dobrze by było te wszystkie trzy archetypy omówić. No i pierwszy archetyp, który pani Sylwia Harke omówiła i opisała, to jest archetyp artystki. No i jest to archetyp, który jest nastawiony w ogóle na to, żeby pieścić swój zmysł piękna, żeby tworzyć piękne rzeczy, przebywać w pięknych otoczeniach, w ogóle karmić się pięknem. Dla takiej artystki też jest ważne samo tworzenie, kreatywność i to jest też, myślę, naturalnym pokłosiem, że ta wrażliwość na kolory, dźwięki, słowa u tej artystki będzie jak najbardziej gdzieś tam istotna.
W ogóle zdecydowałam się zrobić takie karty archetypów. One nie są wydrukowane, żeby nie było. Są po prostu w wersji cyfrowej i zdecydowałam się też, jak widzicie na samym dole, napisać ten aspekt światła i aspekt cienia do nich, żeby zobaczyć tę ich binarność, czyli co dobrego wnosi taki archetyp wysoko wrażliwej kobiety i co jednak negatywnego może się gdzieś tam u niej pojawiać, co może rezonować na cały świat, system, w którym ona funkcjonuje. No i z jednej strony ten aspekt światła to jest inspirowanie innych, pokazywanie tej swojej twórczości, tej ogromnej kreatywności, pomysłowości, pokazywanie pięknych wnętrz. No, nie wiem, wyobrażam sobie taką artystkę, która mogłaby być wspaniałą architektką wnętrz, ale też w ogóle artystką stricte, nie wiem, malującą słowem od razu widzę w archetypie artystki, no chociażby na chwilę tą Natalię de Barbaro, która wspaniałą tą książkę napisała, ją dzisiaj ciągle przywołuję. No i chyba bym powiedziała, że wszystkie te panie, które nas zachwycają słowem, na pewno tak. Na pewno to, czego nas jeszcze uczy artystka, to bycie we flow, zaufanie procesowi, zaufanie temu, że wszystko dzieje się dobrze, że każdy dzień jest najlepszą wersją wydarzeń, która mogła się nam przytrafić. No i to zaufanie rzeczywiście godne pozazdroszczenia, chyba już żaden inny archetyp tak silnie go nie ma zbudowanego. No a w cieniu pojawi się chociażby pracoholizm, takie zatracanie się w tej pracy, no bo artystka jak już zacznie tworzyć, to raczej będzie poświęcać ogrom energii, aż dzieło nie będzie skończone, bo ma wtedy wenę, jest we flow. Może też tak być, że artystka mimo wszystko będzie się bardzo rozdrabniać i to rozdrabnianie takie szczegółowe, pieszczenie albo pucowanie czegoś do takiego bardzo pedantycznego kształtu będzie na przykład przysparzać jej kłopotów związanych z tym, że ona czegoś na przykład nie skończy. I jakby przeciążenie to też jest negatywny aspekt artystki, ze względu na to, że ona tak dużo może pracować albo mieć tak dużo pomysłów i tak dużą wenę, że w tych wszystkich rzeczach, którymi się zajmuje, może po prostu nie mieć takiego balansu i ciągle czuć przytłoczenie i przeciążenie. No i to jest takie pytanie do Was, ja jeszcze trochę o artystce opowiem, ale pytanie, czy któraś z Was się w tej artystce odnajduje? W jakimś części, w jakiejś konkretnej, bo to nie musi być tak, że ja sobie myślę o sobie, że jestem czystym typem na przykład artystki lub jakichś kolejnych archetypów, które będę Wam omawiać. Dajcie znać, czy któraś z Was tutaj w tym archetypie artystki jest. To bardzo ciekawe. No a ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o artystki, to może tak być, że sobie myślisz, że to jest takie naznaczające, stygmatyzujące słowo i trudno może się być przyznać do niego, ponieważ nam się często artystki z takimi lekko duchami kojarzą z osobami, które są, nie wiem, beztroskie, nie myślą o różnych rzeczach. Jakby ja bym poszła bardziej w innym kierunku. Artystka to nie jest beztroska, zupełnie nie patrząca na konsekwencje istota, ale no właśnie ten aspekt tego zaufania może być taki najbardziej wskazujący na to, że ona to najbardziej do świata wnosi, a nie beztroskę. No też bardzo często te artystki, które ja znam w tym archetypie, to są takie istoty, które świetnie spadają na cztery łapy bez względu na trudności życia, jakie na nie spadają. No i Marta pisze, że odnajduje w sobie artystkę. Dodatkowo moje hobby to różne rzeczy artystyczne od małego. Super. A Maria pisze, że 100% artystka również zawodowo. Brawo, to bardzo Ci gratuluję tego. A Wiola napisała, ja po części tak, uwielbiam sztukę w każdym tego słowa znaczeniu. Kocham
otaczać się pięknymi rzeczami i to prawda, nie jestem lekko duchem i popadam czasami w pracoholizm, bo lubię to, co robię. A Kasia napisała tak, trochę we mnie artystki, czasami potrafię się zatracić w swojej kreatywności. No i ja też tak mam i wiecie co, na przykład mam świrka totalnego, jak robię prezentacje takie w PowerPoincie. Nie podchodzę do tego jako do źródła przedstawiania jakichś konkretnych informacji, tylko siadam i pieszczę, nie? I tam sobie wygładzam, a tu cień dodam, a tu jakieś tło jakieś inne, a to coś tam. I w tym chyba ostatnio najbardziej odnajduję się, ale też w słowie, że jednak jakbym mogła, to jakbym wierzyła w siebie, to może bym mi nawet poezję jakąś pisała, ale jakoś nie mam odwagi i czasem tylko li słowem jakimś kogoś zabawię. Ale szczerze mówiąc, mam takie zacięcie, nie powiedziałabym, że jestem stuprocentową artystką, ale odnajduję w sobie ten archetyp. No i to jest takie coś, uwaga, spoiler alert jest, że chyba może tak być, że jak tak będę wam o tych archetypach opowiadać, to jakąś cząstkę każdego z nich możecie w sobie znaleźć, ale jaką, to właściwie nie wiem. No, a Viola o tym pisaniu wierszów, tak, to ja, odwaga to klucz. No właśnie, no. Chyba tak o tych wierszach, tak rozumiem ten komentarz. Słuchajcie, lecimy dalej do drugiego archetypu. Kobieta, dziecko. No i może się, słuchajcie, was już budzić takie, to na pewno nie ja. Absolutnie. No, ale pytanie, co tam się kryje za tym naszym skojarzeniem kobiety, dziecko. Bo to jest taka kobieta, która jest młoda duchem, ma dziecięcą ciekawość i bardzo, bardzo dużo spontaniczności. I wbrew pozorom, za przykład, który tutaj mógłby nam świetnie jakoś zobrazować kobietę, dziecko, to jest taka kobitka, która świetnie na przykład odnajduje się w animacjach kulturowych, w byciu taką, nie wiem, fajną przedszkolanką, animatorką zabaw, która, nie wiem, robi spontanicznie warsztaty z malowania, nie wiem, ścian w jakieś super ciapki dla wszystkich dzieciaków z osiedla, lub robi zbiorowe wycinanki łowickie, bo po prostu chce wszystkich zarazić tym, co właśnie odkryła. I jakby niekoniecznie to musi być znowu beztroska, jakaś straszna zapominalskość albo, nie wiem, nieogarnioność, to po prostu ktoś, kto myślę, że ma ogromny kontakt z wewnętrznym dzieckiem i raczej na bazie tego kontaktu buduje swoją rzeczywistość, niż mówi temu dziecku, do widzenia, ja ci już wcale nie chcę. No właśnie, a Viola napisała, ja coś czuję, że będę dużym dzieckiem, ciekawa jestem. Tak myślałam, to ja, potem pisze Viola, kocham dzieci, uwielbiam się z nimi bawić, czuję się z nimi jak dziecko. No właśnie, że jakby potrzebujesz tej energii, ona coś tam ci robi i pozwala ci też być prawdziwą. To też jest niesamowite i jakby może być dla ciebie pięknym, pewnym kluczem do tego, w jaki sposób najłatwiej będzie ci przeżyć to życie, będąc wysoko wrażliwą kobietą. No. Światło, czyli to, co w świetle tego archetypu, to fantazja, kontakt właśnie z wewnętrznym dzieckiem, taka radosność. I mam wrażenie, że sobie już tam od razu wyobrażamy, nie wiem jak wy, ale ja to bardzo. Takie dziewczyny, przy których po prostu cały czas się buzia cieszy. Nie? Że one po prostu są zaraźliwe wręcz z tym pozytywnym, uśmiechowym nastawieniem. No ale jak każdy archetyp jest binarny, więc ma też swój cień, coś co spowite jest trochę nocą, no i może się pojawić trochę naiwności u takich osób. Ta naiwność często związana jest z relacjami, znacznie większego zaufania niż powinnyśmy mieć, że czasami zbyt dużego. Czasami też przez to, że ta energia dziecka w takim archetypie buzuje, to może się pojawić brak decyzyjności. No, dzieci zazwyczaj tych decyzji, szczególnie tych ważnych, nie podejmują. Jak jesteśmy w tej energii dziecka, w tym archetypie, to może być bardzo trudno podjąć jakąś decyzję i możemy odwlekać albo cedować ją na kogoś innego. No i mogą się pojawić trudności z finansami.
i na przykład ta relacja z pieniędzmi może być gdzieś tam niepoukładana. Tak przynajmniej pisze pani Sylwia, a ja jak się tak spotykam z tymi moimi klientkami, to raczej dostaję potwierdzenie na tą tezę. No i ciekawi mnie, czy któraś z was, oprócz Wioli, która dość entuzjastycznie na ten archetyp zareagowała, czy któraś z was odnajduje w sobie cząstkę właśnie tego archetypu? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa. Wiola pisze, że coś w tym jest odnośnie decyzyjności, ale pracuje nad tym i jest lepiej. No pewnie, no bo to, że jest jakaś sfera do rozwoju, jakiś obszar, nie oznacza, że my będziemy się z nim borykać całe życie. Może po prostu od nas wymagać to znacznie większego nakładu energii, żeby coś zrobić, co nie jest dla nas naturalne, ale niekoniecznie to jest niedostępne. No. Kasia pisze, że raczej niekoniecznie się w tym archetypie odnajduje, więc wygląda na to, Wiola, że jesteś dzisiaj wyjątkiem na spotkaniu. Dziękuję ci za to, że zechciałaś się spontanicznie, entuzjastycznie z nami podzielić tym, że właśnie taki archetyp tutaj jest. Normalne, że jesteś wyjątkowa. No dobra, to zbijam ci piątkę taką wirtualną i lecimy dalej do trzeciego archetypu, z którym już od razu wam powiem, że najbardziej się utożsamiam. Jest to bardzo, bardzo mój archetyp, uzdrowicielka. No i misja tej uzdrowicielki to pomóc innym, kierowanie się taką wewnętrzną mądrością, często intuicją właśnie, nie taką mądrością, wiecie, naczytałam się książek, a więc tą wiedzą was będę tutaj otaczać, aczkolwiek staram się to robić na temat wysokiej wrażliwości. Tak generalnie staram się też bazować na swojej intuicji i jakby w ogóle jakbym miała o sobie powiedzieć, to tak z poziomu silnego archetypu uzdrowicielki, to jeszcze sobie myślę, ja bym tak naprawdę to wszystkich chciała uwolnić, nie? Uwolnić od różnych ciężarów, od różnych takich rzeczy. Oczywiście w świetle uzdrowicielki pojawia się taka wiedza, taka wiedźma, ta, która wie. I jak to same babeczki są, to podejrzewam, że wy dobrze wiecie, o czym ja mówię. O współczesnych wiedźmach się już w tej chwili sporo mówi. Zresztą słowo wiedźma wcale nie jest negatywne. Wiedźma jest od wiedzy, od tej, która wie właśnie. To czarownica jest niepozytywnym słowem, bo to jest ta, która rzuca czary. A jeśli musi rzucać czary, to znaczy, że ma jakiś brak. Że musi wywierać jakąś taką straszną presję na otoczeniu. Więc nie gniewajcie się, jak ktoś na was wiedźma powie, bo wiedźma jest dobrym słowem, jeśli tego nie wiedziałyście do tej pory. No, Kasia pisze, że ona również uzdrowicielka, tak 80%. No. Uzdrowicielka w świetle ma też połączenie z naturą, więc dla niej będzie dość ważne to, że planeta w tej chwili jest w takim, a nie innym stanie, ale bardzo ważne będzie też przebywanie na łonie natury, lasoterapia, którą ja po prostu uprawiam permanentnie i w ogóle filozofię lasu uprawiam też swoją własną, to gdzieś tam ma to duże znaczenie. No i holizm okazuje się, że jakby takie rozumienie, że wszystko jest ze sobą połączone, na wszystko trzeba patrzeć całościowo, a nie wyrywkowo, to myślę, że to jest takim typowym światłem tego archetypu. No ale jak każdy archetyp ma też swoją noc. No i wynika to oczywiście z tej takiej wewnętrznej mądrości, czasami podszeptów intuicji, co może wpływać na to, że osoby właśnie z tym archetypem silnym mogą mieć uprzedzenia wobec innych, wobec sytuacji, wobec najróżniejszych rzeczy. I nie ukrywam, że mnie się też tak zdarza, szczególnie jeżeli ktoś jest bardzo różny ode mnie, to mi się wydaje, że ja się z nim nie porozumiem albo że on mnie nie zaakceptuje i nie zechce ze mną się po prostu porozumieć. No i te uprzedzenia czasami determinują to, że ja nie podejmuję prób, no bo jakby nie zrobię niczego negatywnego, ale mi się nie zdarza wtedy, wiecie, jakoś się zebrać w sobie i jakoś przełamać ten opór wewnętrzny, więc to może być też dla was taka ciekawostka. Wiola napisała, można mieć połączenia kilku archetypów. Tak, wspominałam troszkę o tym, może niezbyt dobitnie to powiedziałam, bo uzdrowicielką też jestem po części, pisze Wiola. Jestem eko, pomagam zwierzętom, ludziom i tym podobne, czasami aż za bardzo i różnie się to kończy, nie zawsze dobrze, bo przeciwko to jest też mi wykorzystywane. No właśnie.
Uzdrowicielka też może się rozdawać i energią, tutaj tego na tej karcie nie widzicie, ale jakby tą energią za bardzo obdarowywać innych i to może drenować taką uzdrowicielkę. Przecież jesteśmy wysoko wrażliwe, więc wiecie, i tak tej energii za dużo na rozdanie nie mamy, bo powinnyśmy o nią dbać i ją regenerować. I właśnie, dzieje się tak dlatego, że wbrew pozorom rzadko mamy kontakt ze swoim ciałem, nie słuchamy go, bo jak go posłuchamy, to kontakt jest, ale najczęściej to tak, wiecie, na autopilocie ta uzdrowicielka, pach, 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 dzień dobry, robimy, naprawiamy świat, uzdrawiamy wszystkich, a potem jak ryba wyciągnięta z wody, halo, nie mam siły, do widzenia, nie lubię już ludzi, nikogo nie uzdrowię. Pewnie się tam część z Was uśmiecha i przegląda trochę w tych słowach, które dla Was przygotowałam. No i słuchajcie, też w cieniu tej uzdrowicielki może być to, że może ona wzbudzać strach. Ona za dużo widzi, za bardzo przenikliwa, za dużo wie, nie chce się taką osobą otaczać i to może być rzeczywiście takie mało pozytywne. No i ciekawi mnie, czy tutaj już spontanicznie tak złapałyście i mi się wysypały wszystkie uzdrowicielki, czy mam ich Was więcej tutaj? Bo Kasia tak, Wiola też dała znać, że trochę się też czuje w jakimś stopniu tą uzdrowicielką. No i ciekawa jestem, czy mam tu uzdrowicielek więcej. Takich onych, które chcą uzdrawiać świat, ale mogą wzbudzać strach. To dopiero, nie? Takie połączenie. O, Ania napisała, że ja odnajduję wszystko, co wymieniłaś na razie w sobie. No pięknie. Agata, ja trochę artystka, trochę uzdrowicielka. No dobrze, słuchajcie, my jesteśmy w połowie i jeszcze mamy drugie tyle do przedstawienia archetypów, więc lecimy, słuchajcie. Następna, i znowu tu może się posypać lawina tych, które się w tej uzdrowicielce odnajdują, bo mamy jeszcze archetyp społeczniczki. No i ta społeczniczka to jest oczywiście gotowa do pomocy, bardzo opiekuńcza i matczyna, ale też i idealistka. No i można powiedzieć, że uzdrowicielka będzie raczej zaangażowana w pojedyncze jednostki, społeczniczka będzie ciągle w wolontariacie, ciągle gdzieś tam nastawiona na globalne uzdrawianie całego świata i w ogóle. Bardzo są przenikające się te dwa archetypy, nie dajcie się zwieść, ale może tak być, że tej społeczniczki też trochę będziecie w sobie odnajdować, albo będziecie czuły, że nie wiem, uzdrowicielka tyle procent, a społeczniczki znacznie więcej, nie? W świetle społeczniczki mamy reprezentowanie wartości etycznych. Można by było powiedzieć, że to wręcz jest taka Joanna Dark, albo kogo by tu jeszcze do tego archetypu przypisać. Cały czas się zastanawiam. To może być też nawet taka kontrowersyjna Margaret Thatcher. Cały czas sobie tak myślę. Ale to, co ważne, to społeczniczkę pewnie bardziej cechuje skromność i taki altruizm jednak, żeby się wszystkim dobrze działo. Ochojska to będzie dobra społeczniczka też. Anna Dymna. To o, widzicie, ja już, jak się rozkręcę, to mi jakieś przykłady przychodzą do głowy. W nocy, czyli w cieniu tego archetypu, może się pojawić coś takiego, co nazywa się brakiem asertywności. I to wskazywałyście już w komentarzach w trakcie omawiania uzdrowicielki, ale tu myślę, że w społeczniczce to może być jeszcze silniejsze niż u uzdrowicielki. Nadmierna eksploatacja siebie, brak dbania o siebie, to wszystko gdzieś powinno się jednak pojawiać i ten aspekt do pracy nad sobą to tutaj rzeczywiście się pojawia. Dlaczego tak mówię przy tym archetypie? Bo przecież ta noc, ten ciemny aspekt to jest to, co wnosi ten archetyp do świata, a tutaj w społeczniczce wytykamy tylko to wszystko, co dotyczy jej. No bo to jest taki archetyp wysoko wrażliwej kobiety, która musi popracować przede wszystkim nad sobą i cień, który ona wnosi, jest cieniem jej własnym.
To jest taka wyjątkowa rzecz. Ona tego mroku do świata nie wnosi, ale świat mówi jej, spójrz w siebie i zobacz, co ty zamraczasz, żeby siebie uzdrawiać. Ja dzisiaj trochę poetycko jednak gadam. O, doktor Queen Agata, super. Rzeczywiście to też jest rzeczywiście dobry przykład. No. No to co? Mamy społeczniczki czy nie mamy? Jak to tam u was jest? Ja się napiję w tym czasie wody, zwilżę trochę gardło. Nie ukrywam, że ja dzisiaj cały dzień gadam i potrzebuję trochę zadbać o siebie. No, oj, widzę, że tu się dużo z was zbiera do napisania. Kasia, tak, ja tak właśnie mam, uzdrowicielka ze społeczniczką, nic dodać, nic ująć, taka moja całość. Praca, praca, uzdrawianie, w tym czasami zapominam o sobie. Ania pisze, że coś z niej też mam. No patrz, Ania, kurczę, jaką ty mieszanką ciekawą jesteś. Pewnie to, co bym dała ci już teraz do obserwacji, to, żebyś sobie może te 6 archetypów, jakie poznałaś, rozpisała i dopiero jak wszystkie 6 poznasz, to żebyś sobie sprawdziła, na ile procent który z archetypów u ciebie pracuje. Pod warunkiem, że wszystkie 6 w sobie odnajdziesz. Na razie odnalazłaś 4. No, no, no. Bomba wybuchowa? Ja wiem. To wszystko zależy, czy te ze sobą się tam, wiesz, nie gryzą te wszystkie archetypy. Czy one zbudowały jakiś sojusz i idą, wiesz, ręka pod rękę ze sobą. A Marta napisała, ja też obok artystki czuję społeczniczkę. Iwona, oj, mamy, to ja, wcale nie jest to dobre. Zero asertywności, a wszyscy biorą garściami. Iwona, ja ci tu palcem. Absolutnie się nie zgadzam, żeby się tak rozdawać, bo z pustego to i Salomon nie naleje, to raz, a dwa, to wszechświat i cały świat uzdrawia się od wewnętrznego wszechświata, nie na odwrót. Jak ty nie będziesz mieć, to nic nie dasz. Taka jest prawda. Agata napisała, że ona już nie jest społeczniczką, że za dużo miała tego mroku, tego ciemnego aspektu i z dbania o siebie uczyniłam swoją religię. No i awe siostro, po prostu. Przybijam ci wirtualną piątkę, pach, i to jest przesłanie, które każda ze społeczniczek, która tutaj się zebrała przed tym webinarem, powinna sobie od Agaty wziąć. Agata nie po to się tutaj pojawiła na tym webinarze, żebyśmy od niej tej mądrości nie wzięli, wszyscy po kolei. Agata, bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałaś. Wiola, dobry pomysł z tym dbaniem. No, widzisz, naprawdę Agata, bardzo ci dziękuję. Lecimy do następnego. Iwona pisze, żebym jej groziła. Może dobrze, Agata, zazdroszczę. Tak, będę ci grozić. Pisz do mnie na Messengerze, jak tylko się zatracisz, to będę ci grozić, tak wiesz, pomagająco. Taką mamy umowę od dzisiaj, nie ma problemu. Lecimy do następnego archetypu, moje drogie. Przedstawiam wam królową. Królowa to kobieta i siły, i mocy. Może wam się trochę z uzdrowicielką mieszać, ale tylko trochę. Jest bardzo skuteczna w realizacji swoich dążeń, no jest bardzo zaradna. W świetle ona ma przede wszystkim wpisane w taki swój genotyp, w swoje DNA, przekraczanie własnych słabości. Więc jest już pokusa pewna, żeby sobie powiedzieć, że królowa to jest taka ciekawa nakładka na wysoką wrażliwość, żeby się nikt nie spostrzegł, że jesteśmy wysoko wrażliwe. No i w tej królowej oczywiście jest taka nadmierna asertywność, ale jakże piękna, godna pozazdroszczenia. No i też oczywiście po to, żeby nie stracić kontroli, bo dla kobiet wysoko wrażliwych bardzo ważne to poczucie kontroli jest, no to może się też pojawić urodzony strateg, a wręcz, no wręcz religia ze strategii zrobiona. No i my, jak nie jesteśmy w tym archetypie i nie założyłyśmy sobie tej królowej jakoś za specjalnie, to się przyglądamy tej królowej i sobie myślimy, wow, ale ona jest super, niech ona nas tego nauczy, bo ona jest taka zdeterminowana, zupełnie nie wzrusza ją w ogóle jakiekolwiek trudności jej nie wzruszają i w ogóle wow. No,
Tylko, że ona ma trochę też tej ciemnej strony. Bardzo często zapędza się i bywa arogancka w tym byciu królową. No jak to królowa, nie? Może być taka ho, 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 ho. Może też być bardzo chłodna przez to, ponieważ inaczej nie potrafi stawiać granic i ten chłód wnosić w świat. Może też być bardzo krytyczna wobec innych, no i oczywiście, wiadomo, wobec siebie. Ja wam powiem szczerze, że mnie się w tej królowej długo siedziało, zanim się nie spostrzegłam, że jednak ja jestem uzdrowicielką, a nie mam żadną królową. Tylko, że mnie ta królowa pomagała stawiać granice nadprzesadnie, tak wiecie, za bardzo. I oczywiście królowa jest potrzebna, ale w tej wysokiej wrażliwości najczęściej dobrze jest w niej znaleźć balans jakiś, a jak już spotykam kobiety wysoko wrażliwe w tym archetypie, to mam wrażenie, że one się tam gdzieś mocno zagalopowały, że jakby są o 10 kroków za daleko i ludzie nawet w takiej konsternacji na nich patrzą, że halo, i ty mówisz, że ty jesteś wysoko wrażliwa, weź. Ty jesteś po prostu petarda, przycinak. Ty jesteś po prostu czołg, nie kobieta. No, a prawda jest inna. Pod spodem jest przyćmiewanie tego wszystkiego, czym ta wysoka wrażliwość jest. No, może tak być, słuchajcie, że i tej królowej trochę w sobie macie, szczególnie kiedy dzieją się różne sytuacje waszego życia. Jak macie ochotę, to się podzielcie. Widzę, że coś piszecie, ale nie wiem, która z was i co dokładnie. To co? Pora na przedostatni archetyp, nie? Już mamy ich 4, 5. Wiola napisała, aj, trochę jestem, zaczęłam przekraczać swoje lęki, jestem chłodna w stawianiu granic, ale na szczęście nie jestem arogancka. No ale jestem potrzebna jako silna, ale nie zawsze nią jestem. Właśnie. To jest taki dobry moment do tego, żeby wrócić też do książki Natalii de Barbaro i powiedzieć właśnie, że tam jest ta królowa śniegu taka, nie? Że tam się poker face'a zakłada i jakby pokazuje wszystkim, to mnie nie rusz. Ja to wszystko poukładam, ja to wszystko ponaprawiam. Ja w ogóle absolutnie nie poruszonam. No, tylko że to wszystko dzieje się kosztem naszego wnętrza, naszego zdrowia. No, to tak sobie tak myślę. Przedostatni archetyp to uczona. I oczywiście tutaj znowu może tak być, że będziecie sobie linkować tą uczoną z uzdrowicielką. No ale uczona przede wszystkim stawia na mądrość, na intelekt, na naukę. Ona w ogóle ma bardzo mocno zapisany taki aspekt dążenia do poznania natury rzeczy. Ona po prostu wszystko chce wiedzieć i zrozumieć, dlaczego to tak jest. No i też jest bardzo skrupulatna. Wiola napisała, no właśnie, trzeba sobie pozwolić na słabość jeszcze w kontekście tego, tej królowej. Tak, tak, zgadzam się w 100%. No i ta uczona, słuchajcie, to może być taka kobitka, która sobie poświęciła całe życie na karierę naukową, bada sobie różne rzeczy, sprawdza, majstruje, robi ankiety, wyciąga wykresy i próbuje opisać wszystko. I jakbym miała wam powiedzieć, jaki jest najlepszy przykład archetypu uczonej, to pewnie bym powiedziała, że to pani Elaine Aron, która w ogóle wprowadziła pojęcie osoby wysoko wrażliwej. To tak mi się ona kojarzy i ona w tym archetypie to na 100% się odnajdzie. Oczywiście w świetle tego archetypu jest oczywiście ogrom wiedzy, też asertywność i wykorzystywanie wiedzy dla ogółu, czyli niesienie tej wiedzy dalej dla innych. O, Wiola też mówi, że dobrą uczoną będzie Skłodowska. Oczywiście, że tak. No, a w cieniu tego archetypu oczywiście pojawią się natłoki myśli, ciągłe bycie w tym wszystkim, nad czym my tak uczenie pracujemy, nadmierne intelektualizowanie, czyli jakby odłączenie od intuicji i wszystko musi być opomiarowane, zmierzone, inaczej to nieprawdziwe. No i to oczywiście pracoholizm, wiadomo, w tej uczonej się pojawia.
No i ja się trochę niestety w tym archetypie odnajduję. Może nie za mocno, ale powiedziałabym, że z takie 10% mam. Ja bym sobie wszystko chciała zbadać, zmierzyć, zrobić badania, ankiety, wyciągnąć wnioski, zrobić z tego wykresy i potem powiedzieć tak, tak właśnie wysoka wrażliwość w Polsce się kształtuje wśród kobiet w latach 2000, coś tam, nie? Mam takie aspiracje, ale czasu na to nie mam i może dzięki Bogu, bo życie jest ciekawsze niż tylko prowadzenie badań. A czy któraś z Was czuje, że też taką trochę uczoną jest? Jak macie? Wiola pisze, aj trochę jestem, ale w tym względzie nadmiernego myślenia, ola Boga. Pracuję nad tym, bo można zgłupieć od nadmiaru myślenia i analizowania. O, Kasia też pisze, że poniekąd. Natłoki myśli to bym tak poza archetypowo powiedziała, że są typowe dla nas. Tu chodzi o takie natłoki myśli w kontekście tematu, nad którym pracujemy, że nie możemy się od tego oderwać, nie? Że jak już ja tak miałam na początku, jak wprowadzałam temat wysokiej wrażliwości i bardzo dużo czytałam, to po prostu w ogóle całe moje życie to była wysoka wrażliwość, tylko wysoka wrażliwość, Boże, Jezus Maria, i ciągle tylko wysoka wrażliwość. Nie mogłam się od tego uwolnić. Teraz mam postanowienie, że odseparowuję się trochę od zgłębiania literatury na ten temat po to, żeby sobie po prostu mózg przewietrzyć i spojrzeć na temat z zupełnie nowej perspektywy za chwilę. A Wiola z pracą, tak mam, jak się tam na coś zafiksuję. No, no to brawo, to coś tam z tego archetypu jednak u ciebie jest. Ostatni, kobieta renesansu. No i to jest archetyp kobiety, która jednak jest wszechstronnie utalentowana, ma też pociąg do wiedzy, no i zawsze potrafi, to jest ważne, zacząć od nowa, że jakby ją to tam jakoś nie wzrusza. Ponowne zaczynanie, over and over again. W świetle tego archetypu pojawia się ogrom wiedzy, też ogromna autonomia i też duża kreatywność. Więc pewnie widzicie polinkowanie do uczonej, ale też i do artystki zapewne. Te archetypy się bardzo przenikają i tu Ania pewnie podpowiedź dla ciebie, jak się tak odnajdujesz w tych archetypach, że chyba dobrze by było sobie powiedzieć, czy jakby któryś z tych archetypów, których się tak przeglądasz, nie znajduje się w jakimś innym, bo ja bardziej się czuję pewnie, jakbym miała wybrać, czy artystka, czy kobieta renesansu, no to bym powiedziała, że bardziej jednak kobieta renesansu niż artystka. Nie, bo jakby mało tego procenta archetypu artystki we mnie jest, ale bardziej bym się pewnie odnalazła w kobiecie renesansu. Czy bardziej społeczniczka, czy uzdrowicielka? Na maksa uzdrowicielka. Ale społeczniczka tak trochę. No, zorganizowałam kiedyś zbiórkę krwi. Pytanie, czy jestem społeczniczką? Rozumiesz. Pewnie trzeba tam trochę głębiej popracować, pogmerać w sobie, żeby nie mieć takiego poczucia miszmaszu, że jestem wszystkim w tym wszystkim, o czym opowiadam. No i właśnie Ania pisze, że ja używam więcej intuicji, nie są dla mnie ważne te raporty. No, no, no. No widzisz. No właśnie. No, a kobieta renesansu ma też swój cień oczywiście. No i często przez to, że jest taka zainteresowana wszystkim i wiele rzeczy ją cieszy i przenika się z tematami dalej i każdy linkuje się z kolejnym, no to bardzo często zdarza jej się nie kończyć spraw, projektów, które rozpoczęła. Jest też często problematyczne dla niej to, że nie ma sprecyzowanej specjalizacji. No bo jak jest taką kobietą renesansu i wiele rzeczy ją interesuje, to bardzo trudno jej postawić taką zaporę, że o, to i już, i nic więcej. Ja się też borykałam z tym bardzo długo i mnie to i tamto interesowało, i tym chciałam pomagać, i tamtym chciałam pomagać, i to jeszcze robić. I potem się nagle okazywało, że bardzo dużo ludzi nie wiedziało właściwie, czym się Gośka zajmuje. I musiałam to jakoś uporządkować, podcinać. Też jak się zajmuje człowiek tak wszystkim, to każdą rzecz robi tylko na kilka procent, a jak się zajmuje jednym, to może robić ją na 100. O, to jest taki aspekt, który w tej kobiecie renesansu miałam do przepracowania mocno. No i u kobiet renesansu przez to, że one tej specjalizacji nie mają, ciągle są czegoś zaciekawione, a wszyscy inni na świecie jednak jakoś się
określili, doprecyzowali, gdzieś tam brną, w czymś się wyspecjalizowali, to to czasami u kobiet renesansu, bo jakby rodzi niskie poczucie wartości. Iwona pisze, że a, to też ja. No. A, widzę właśnie, Iwona, że coś ci urywa komentarze, ale nie martw się, bo ja mam poczucie, że dobrze zrozumiałam wszystko to, co napisałaś. No i słuchajcie, tak wygląda taka pierwsza odsłona archetypów wysokiej wrażliwości u kobiet. Chyba historyczna, bo jak grzebałam w sieci, to nikt jeszcze na ten temat ani nie napisał, ani nie powiedział, więc daję sobie samozwańczo tytuł prekursorki, ale chcę wam tak zasygnalizować, że trochę więcej się na ten temat pojawi, bo mam poczucie, że nie jest to wysycone, a temat pozwala się jakoś odnajdować. To, co dalej w kontekście archetypów, to takie zastanowienie się nad tym, co mi to robi i co ja w związku z tym chciałabym dalej zrobić. Na jakim archetypie dalej budować i do czego dojść? To są takie pytania. Jeżeli ten archetyp jest silny, to czym ja w życiu powinnam się zajmować i o co powinnam zadbać? Więc wszystko to będzie się właściwie wokół tego kręcić i ta moja metodologia myślę, że będzie dalej jakby podsyłała innym rozwiązania dla każdego z archetypów. No ale pierwsza praca, którą zrobiłyśmy, właśnie taka diagnostyczna, to właśnie było to. Ciekawi mnie, czy macie jakieś spostrzeżenia, czy spotkanie się z tymi archetypami coś was obudziło. Możecie oczywiście napisać tu na czacie, ale możecie też do mnie napisać wiadomość prywatną, albo odpowiedzieć na maila, którego wam wyślę z nagraniem, żebyście mogły sobie jeszcze to nagranie obejrzeć na spokojnie drugi czy trzeci raz. Ono będzie dla was dostępne przez 48 godzin, do końca środy, do północy, więc można będzie do tego wszystkiego wrócić, co powiedzieć działam i się z tym wszystkim zapoznać. Co na koniec mam dla was? Na koniec chcę wam powiedzieć, że za tydzień, dosłownie za tydzień, rusza druga edycja mojego kursu online Sztuka obsługi wrażliwości. I to jest, słuchajcie, taki kurs, z którego, jeżeli jesteście wysoko wrażliwymi kobietami, mam poczucie, że warto skorzystać. Może nie brzmi to bardzo przekonująco z moich słów jako autorki i osoby, która poniekąd wam teraz coś oferuje, ale chcę wam powiedzieć, że zrobiłam ten kurs bardzo mocno bazując na swoich własnych doświadczeniach i naprawdę takiej głębokiej obserwacji. Pierwsze, co było w takim etapie mojej pracy nad moją własną wysoką wrażliwością, to była taka bardzo silna diagnoza. Ja bardzo potrzebowałam zrozumieć, czym ta wysoka wrażliwość jest i to zaklełam właściwie w pierwszy moduł, zaszyłam to w pierwszym module. Drugi moduł to było coś, co zrobiłam w następnym kroku, czyli zbudowałam sobie swoją własną mapę. Narzuciłam na tą mapę pracę, swoje relacje, rodzinę i tak dalej i zastanowiłam się, jak ja z tymi systemami w ogóle współpracuję i jak one na moją wysoką wrażliwość wpływają. Czy pozwalają mi być wysoko wrażliwą, czy też nie pozwalają, czy ja mogę być w pełni autentyczna, czy też nie. I to się właściwie podczas tego drugiego modułu dzieje. Podczas trzeciego modułu właściwie doszłam do wniosku, że ja chyba mam trochę inny system wartości przez pryzmat wysokiej wrażliwości, niż kiedy sobie na przykład robiłam koło wartości kiedyś tam w szkole, bo jeszcze nie miałam takiej świadomości. Nagle się okazało, że ja mam trochę inne wartości wysunięte naprzód, które mnie chronią. I o tym jest właściwie cały trzeci moduł. W czwartym module to jest coś, przez co długo przechodziłam, bo jakby kminiłam, diagnozowałam, poszerzałam różne rzeczy, ale nadal nie było we mnie akceptacji i ciągle się tłukłam z tym i myślałam, że im więcej się dowiem, tym łatwiej będzie mi ukryć tę wysoką wrażliwość albo ją jakoś tak prześlizgnąć się obok niej, że sobie ona tam będzie gdzieś z boku, a ja sobie tak będę szła i nikt się nie spostrzeże i nikt mnie nie zrani, nikt mi nic nie zrobi. Okazało się, że największa moja w życiu transformacja rozpoczęła się właśnie od tego czwartego kroku, czyli odkąd ja powiedziałam, no dobrze, okej,
nie będę się już z tym dłużej kopać jak z koniem. I naprawdę najwięcej się magii zaczęło dziać właśnie od tego momentu, ale to musiało być takie prawdziwe, takie powiedzenie, naprawdę Małgosiu, taką jaką jesteś, cię kocham, bo właśnie dlatego, że taka jesteś, jesteś najwspanialsza. Jak ja sobie to tak szczerze w końcu powiedziałam, a naprawdę i psychoterapia i różne rzeczy się musiały wydarzyć, żeby to powiedzieć, to to moim zdaniem był moment transformujący. Staram się w tym module cię zaprowadzić do takiego etapu, albo chociaż podprowadzić pod to lustro i powiedzieć ćwicz, aż w końcu uwierzysz w to, co do siebie mówisz. Piąty moduł to jest coś, co sama autorsko nazwałam, czyli metabolizm emocji. Tak jak musimy sobie metabolizm, kiedy najemy się za dużo, podkręcać ćwiczeniami i jakby rozumieniem, co to jest deficyt kaloryczny, to w metabolizmie emocji w tym piątym module opowiadam o tym, co zrobić, żeby te emocje z nas schodziły, bo my je chłoniemy jak gąbeczka, po prostu, na maksa. Więc jakby te dwa ostatnie moduły to już jest taka narzędziówka, która po zrozumieniu i zaakceptowaniu siebie pozwala nam układać sobie rzeczywistość i życie tak, żeby ono nam nie doskwierało, żeby nadal móc być wysoko wrażliwym, ale żeby się nie wyprztykać z energii, żeby jakoś nie działać negatywnie na siebie. I w związku z tym, na sam koniec, na tej samej mapie, która została rozrysowana na drugim module, stawiamy granice i naprawdę przyglądamy się, gdzie te granice powinny być postawione, a gdzie powinny być otwarte, bo może tak być, że za bardzo jesteśmy zabarykadowane przez tę diagnozę, przez to, że my te wysoko wrażliwe kobietki jesteśmy. No i słuchajcie, i właściwie za tydzień zaczynam, więc jeśli masz ochotę, to serdecznie zapraszam, możemy pogadać i powiem całkiem szczerze, nie mam w zwyczaju tego mówić, ale powiem, jest dla mnie tak ważne niesienie wysoko wrażliwym kobietom pomocy, że jeśli tylko finanse stanowią dla ciebie problem z tym, żeby dołączyć, to po prostu do mnie napisz i pogadajmy. To całkiem szczera propozycja, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby wysoko wrażliwe kobiety żyły lepiej i bardziej komfortowo w dzisiejszym świecie. Cena kursu Viola w tej chwili regularna to jest 599 zł, ale kiedy robię webinary, to wysyłam kod na 20% zniżki. Więc generalnie dostaniesz ode mnie maila z nagraniem, z podziękowaniem za udział w webinarze, ale dodatkowo dostaniesz też kod w wysokości 20% od ceny kursu. Jeśli nadal to jest coś, co stanowi dla ciebie wyzwanie, to nadal możemy pogadać, tylko po prostu do mnie napisz. I jeszcze nigdy nikomu nie odmówiłam pomocy. Taką mam etykietkę tu na czole. Iwona pisze, że warto wziąć udział, wzięła udział w pierwszej edycji. Można siebie wreszcie zrozumieć, poukładać w głowie i zacząć pracę nad akceptacją siebie. Dzięki Iwona za te szczere komentarze. To mnie bardzo buduje. No więc tak, za mną pierwsza edycja i 10 widzę, że zadowolonych kobiet, które nadal przychodzą jeszcze na webinary i słuchają tego, co dla nich przygotowuję. Więc myślę, że tak, nie będę dłużej was przekonywać, minęły 2 minuty po 20, a do 20 ten webinar miał być, więc bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Jeżeli cokolwiek przyjdzie wam do głowy, o co będziecie chciały zapytać, to po mailu, który do was wyślę, po prostu dajcie odpowiedź i napiszcie do mnie i na pewno się dogadamy. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się ciepło, cześć!